Póki co jeszcze mamy jesień, więc ostatnie lokalne święta jeszcze odbyły się w Śródmieściu Wałbrzycha. Mowa o drugiej już edycji kolorowych podwórek. Jeszcze czeka druga impreza w ramach kolorowe podwórka. No i chciałabym współorganizatorom podziękować Centrum Aktywności Lokalnej, Regionalnemu RCWiP-owi, Radzie Wspólnoty Samorządowej i panu Kwiatkowskiemu, radnemu Wałbrzycha. Minifestyny pod wspólną nazwą Kolorowe Podwórka odbywały się w różnych miejscach, ale głównie tam, gdzie mieszkańcy wspólnie chcieli coś zrobić dla siebie i swoich dzieci. Jako ostatnie podwórkowe święta odbyły się przy ulicach Generała Zajączka oraz przy ulicy Buczka. Podczas obydwu minifestynów nie zabrakło zabaw, konkursów dla dzieci, a sami mieszkańcy własnoręcznie zadbali o poprawę wyglądu własnego podwórka. Nie zabrakło również grilla dla wszystkich uczestników festynu oraz waty cukrowej. Jak przy każdej edycji kolorowych podwórek, dzieci ozdabiały ściany okolicznych murów i budynków. Finałem, który będzie spajał wszystkie podwórka biorące udział w akcji, ma być wspólne ognisko. Miejsce, które zostało wybrane na ten cel, nie jest przypadkowe, podobnie jak dzień, w którym ma się odbyć ognisko. Odbędzie się bowiem na placu przy ulicy Rycerskiej 12 grudnia 2012 roku.